Jeśli przychodzi do gabinetu pacjent psychosomatyczny, ma problemy bólowe, głowy, barków, jego barki są pochylone, schowana klatka piersiowa, warto zbadać sobie mięśnie, ich napięcie w okolicy właśnie twarzoczaszki, szyi, obręczy barkowej. One też będą bezpośrednio nam wpływały na staw skroniowo-żuchwowy, który też może tutaj dawać swoje oznaki dolegliwości. Zaczniemy sobie od mięśnia czworobocznego grzbietu, części stępującej. Łapiemy go chwytem takim szczypcowym, przechodzimy przez niego dobocznie, szukamy napięć. Możemy się zatrzymać w danej okolicy, przepalpować, rozjechać ten mięsień troszkę. Następnie zsuniemy go w stronę kozetki, wejdziemy sobie palpacyjnie, szukając dźwigacza łopatki. Szukamy kąta i od góry dociskamy. Następnie obrócimy głowę pacjenta w prawo, tak żeby przepracować sobie mięsień mostkowo-bojczykowo-sutkowy. Poprosimy, żeby pacjent uniósł głowę. Mięsień nam się rysuje. Łapiemy go chwytem szczypcowym. I tutaj już przechodzimy sobie przez górną część. Dociskamy środkową. Możemy rozluźnić. I dolną. Za mocno będziemy wchodzić w mięśnie pochyłe. Można je przejechać podłużnie, wejść sobie pod obojczyk, docisnąć, przytrzymać chwilę, znowu poszukać napięć, lekko poprzecznie je przemasować. Kolejno złapiemy sobie głowę pacjenta i naszym palcem wskazującym środkowym serdecznym będziemy szukać mięśni podpotylicznych. Tutaj głowa pacjenta wisi na moje ręce, ja ją trzymam, luźniutko palpuję. Następnie będziemy rozjeżdżać sobie palce na czepieniu. I wejdziemy w taką terapię bardziej specyficzną. Szukamy mięśnia rylcowo-gnykowego. Palpujemy pod płatkiem ucha wyrostka rylcowego. Dociskamy. Następnie pod dolnym kątem żuchwy wchodzimy palcem wskazującym takim hakiem w mięsień skrzydłowy przyśrodkowy. Przytrzymujemy, tutaj mogą się pojawiać takie dolegliwości promieniowania do zębów, może być taka gula w gardle, promieniowanie do głowy. Następnie tak samo wchodzimy już teraz palcami trzema albo dwoma pod żuchwę na mięśnie nadgnykowe. Tak samo mogą być promieniowania do zębów, do głowy, do gardła. Przejdziemy sobie na mięsień skroniowy, część przednia, przejeżdżamy poprzecznie, część środkowa, część tylnia. Rolujemy sobie przez mięsień żwacz. I możemy go też przepracować sobie poprzecznie. Jeśli czujemy, że któryś mięsień był bardziej spięty, warto na niego poświęcić troszkę dłuższą część czasu.